Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam tym bardziej gorąco, że dziś gość wyjątkowy. Powiem krótko, pan Jan Nowicki. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dawno się nie widzieliśmy, panie Janie, ale nic się pan nie zmienia. Nie, no takie gadanie, nie zmieniam się. Oczywiście, że się zmieniam, ale to kompletnie nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego że aktor w każdej sytuacji znajdzie dla siebie jakieś zajęcie, wszystko jedno jak wygląda i ile ma lat, pod warunkiem, że chce mu się w ogóle ten zawód uprawiać. Natomiast mnie nie bardzo się chce, dlatego że mój zawód generalnie w Polsce jest w impasie. W zasadzie każda wachudra może być aktorem, a granie w czymś takim jak seriale... Z dziennikarstwem jest trochę podobnie. Proszę? Z dziennikarstwem jest trochę podobnie. Nie, ten temat. To jest zajęcie za starszych, poważnych panów. Zwłaszcza, że zajmuję się od 10 lat czymś zupełnie innym pisaniem, i to pisaniem zawodowym, nie żebym wypłynął na celebryckiej fali, prawda, pisania do gazet, do książek. Tylko, nie, piszę normalnie książkę. Moja ostatnia książka, Białe walce, jest o starości. Jest książką prawdziwą. Przy czym ważne, że te książki są czytane i kupowane, dlatego że napisać książkę znowu każda łachudra potrafi. Teraz wszyscy piszą książki. No ale moje książki są czytane. Książka Mężczyzna i one dobiega 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Nigdy nie lubię dobrze mówić o sobie, nawet brzydzę się tym, ale jako o człowieku piszącym śmiało mogę powiedzieć, że jestem w dziesiątce najlepiej sprzedających się polskich autorów. Także... Wielki sukces. Wydawnictwa zacierają rączki. Niestety nie ma to żadnego przełożenia na moje zarobki, jak wiesz, bo za to się mało płaci. Ale to zajęcie mnie absolutnie pochłania. To nie znaczy, że skończyłem, całkiem zerwałem z zawodem, bo to nie jest tak, że można przestać być aktorem. Tak. Tym bardziej, że jak pan twierdzi, to nie pan wybrał aktorstwo, tylko aktorstwo wybrało pana. No właśnie. Tak jak nie bardzo można przestać być kobietą. No zawsze się nią jest. I zawsze się jest aktorem, więc występuję od 14-15 lat z moimi kolegami jazzmenami w programach, gdzie jest połączenie jazzu, poezji i prozy wspaniałej. Poznaję w ten sposób Polskę, zarabiam parę groszy, pięknie zarabiam, a nie po chamsku. Zwiedzam Polskę. Jak pisałem felietony, to było tematem do moich felietonów, miałem z tego tematy. Więc to robię. No teraz nakręciłem jakiś tam film ze Skolimowskim, Jerzym, no bo to jest prawdziwy reżyser. Poza tym spotkaliśmy się kiedyś w Barierze, przy okazji filmu Bariera, więc to w ogóle mnie pociąga. Ale planuje pan kolejną książkę? To znaczy, ja wydaję w kwietniu książkę, to jest wznowienie sprzed 15 lat. Moich listów do zmarłego przyjaciela, pana Piotra Skrzyneckiego, twórcy kabaretu Piwnicy pod Baranami. Ja mu pisałem do nieba, a on mi z nieba odpisywał na ziemię. I to pisałem do przekroju i tak dalej. Całe lata. I teraz wydawnictwo jest tak uprzejme, że mi to wznawia w jednym tomie, w nowej szacie graficznej. Więc to wymaga pochylenia się nad tym, poprawek, ale też do pewnego stopnia, bo powiem pani, że czytanie siebie sprzed 15 lat to jest udręka. No. To strzelił, wszystko pozmieniał, jednak troszeczkę nabrał oleju do głowy, więcej jest mądrzejszy. A może rzeczywistość jest trochę inna? To też, ale to jest tak męczące, bo musiałem to wszystko od nowa pisać. Więc pewnie się już nawet machnąłem ręką i Ania, która tu jest ze mną, kantyka, której ufam bezgranicznie, jeżeli chodzi o jej smak literacki. Zresztą ona jest dyrektorką od 18 lat teatru Ecce Homo,
w Kielcach, znakomitego teatru. No i ona miała, więc zajmie się tym redakcją tego tekstu. Mówiła, ja nie mogę, ja nie mam siły. No i ona tam w tym grzebie. No i w kwietniu pod zmienionym tytułem książka wyjdzie. Pod zmienionym dlatego, że między niebem a ziemią zostało tak bezlitośnie rozkradzione przez wszystkich, wszystkie katolickie jakieś programy, co otwieram, to jest między niebem a ziemią, między niebem a ziemią, więc zmieniłem to na tytuł lepszy, a mianowicie Dwaj Panowie. Zresztą taką piosenkę nawet napisałem kiedyś, Dwaj Panowie. Między niebem a ziemią gwiezdny pył, tanią wódką i śmiechem człowiek żył. Było pięknie, mój panie, wspomnień łzy niech pan otrze. Dobranoc, panie Janie, dobranoc, panie Piotrze. I do tego cudowną muzykę nagrał, zaśpiewał i skomponował Zbigniew Preisler. Ale w książce tej, która obecnie wychodzi, Dwaj Panowie, będzie inna moja piosenka, Konwalie, Bzy albo Pet, tym razem do muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza. I to jest moja pierwsza w życiu piosenka, którą napisałem. Na imieniny pana Piotra wysyłałem mu do nieba. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak Bzy albo Pet. No i tyle. A cały czas mam w zamiarze, już nawet zacząłem, napisać książkę, jak się to mówi, ostatnią. Nawet głównie nie chodzi mi o to, żeby tak strasznie, żeby ona wyszła. No w konsekwencji wiadomo, żeby wyszła. Ale widzi pani, chodzi mi o to, żeby... Ja niedawno spotkałem Więckiewicza we Wrocławiu. On mówi, Janek, jak żyjesz? Ja mówię, w zgodzie z samym sobą. On mówi, pieprze, że to jest jeszcze możliwe. No więc chcę żyć w zgodzie z samym sobą. Nie chcę ganiać. Udaje się? Tak, mnie tak. Ja mam wymagania nieduże. To bimber to mi przyniosą. Teraz w ogóle nawet zacząłem mało jeść. Tyle, co potrzebuję na papierosy, na karmę dla gołębi, dla psów. To zarobię. Koni już nie ma. Proszę? Koni już nie ma. Nie ma, wie pani, bo... Bo mogę spaść z konia i co potem będą mnie na wózku wozić. O, zdałem te konie darmo, nawet nie sprzedawałem, bo... A Krzewent jest takim głównym pańskim miejscem do życia, czy jednak ciągnie pana do wielkich miast? Nie, Kraków i ten. Z Warszawą nie ma nic wspólnego, wbrew pozorom. To tabloidy mnie tam wepchnęły mnie w Warszawę. Nie, to nie jest miasto z moich marzeń, więc ja mieszkam w Krakowie, mam mieszkanie w Krakowie i mam domek, który pani zna, na Krzewencie. I tam mam ludzi, którzy się zajmują zwierzętami, przyjaciół. Panią Anię, siostrę ukochaną. Panią Anię, ukochaną moją siostrę, tak. Stamtąd, znaczy jechałem z Krakowa w ogóle, ale przez Krzewent tu przyjechałem. Jest pan człowiekiem, który jednak ciągle poszukuje, niezależnie od wieku, podejmuje nowe wyzwania. Proszę wybaczyć, że takim wyzwaniem nazwę pańskie małżeństwo w bardzo późnym wieku. Wiedziałem, że pani do tego w końcu dotrze. Ale jeżeli chodzi o nowe wyzwania, one mają to do siebie, że właśnie w późnym wieku i właśnie wtedy, kiedy człowiek jest spełniony, chociaż spełnionym do końca nie można być, bo życie każdego człowieka w miarę rozgarniętego polega na tym, że ma poczucie niespełnienia. No ale powiedzmy, że mi się udało. Ludzie się kończy, wie pani. Wszystko może się znudzić, także i trzeba szukać nowych wyzwań. Bo każda nowa rzecz nas odmładza, więc stąd się pojawiło u mnie pisanie.
głównie się pojawiło z tego powodu, że ja tego nie umiem, bo mnie nudzą rzeczy, które ja umiem. Mnie interesują te rzeczy, które dopiero powinienem wykonać, stworzyć i tak dalej, i tak dalej. Czy to ma jakiś związek z moim małżeństwem? Być może. Znaczy z moim byłym małżeństwem, dlatego że ja w ogóle myślałem, co będę siedział w tym Krakowie, będą mi mówić mistrzu, jadę do Warszawy, może tam coś zrobię. No ale to było moje głębokie rozczarowanie pod każdym względem. To nie jest miasto z moich oczekiwań. Co ja tam miałem robić? No, tam się nawet z synem nie można spotkać, bo wszyscy są bez przerwy zajęci. I mówią o pieniądzach. Ja jestem człowiekiem ukształtowanym przez Kraków. No, niezłe. No, dobrze. Tylko po co? Dawaj. Całe życie uczyłem moje ręce niezdarności w kontakcie z kartami. Pewnie można i tak. Tylko po takim popisie, kto usiądzie z tobą do gry. No. Rozumiem. Szu. Szu. Szu to jest myślenie. Trzeba wykorzystać wyobrażenie przeciwnika o hazardzie, o kartach, o technice gry. Myślenie przekraczające i wyprzedzające. O ruch, o gest, o posunięcie. Prawdziwy szu zawsze może wygrać. Bo zna różne tajemnice, to proste. Powiem ci coś śmiesznego. W pokerze nie ma tajemnic. Są tylko lepsze lub gorsze numery. A tajemnica jest tylko jedna. Paradoks polega na tym, że każdy ją zna, a mało kto ją rozumie. Ja ją znam? Znasz. Znam i nie rozumiem? Ciekawe. Kiedy ją zrozumiesz, prawdopodobnie będzie za późno. A karty? No właśnie, proszę. Zrobione? Tak. Marycha? Mhm. Jak im wsadzę to do gry? Przecież na pewno będą chcieli kupić nowe. No, ten numer masz przecież opracowany. Co? Poderwiesz kioskarkę i już. No. Posłuchaj, jeżeli popełnisz jeden fałszywy ruch, przegrasz, wszystko przegrasz. W tym momencie skończy się nasza znajomość. Aha, do zakończenia gry też się nie znamy. Do widzenia. Spotyka się pan z młodzieżą. Jak pan odbiera dzisiejszą młodzież? Czy myśli pan, że wśród uczestników takich spotkań są ludzie, którzy naprawdę rozumieją, na czym polega aktorstwo? Już nie chodzi o to, na czym polega aktorstwo, ale na czym w ogóle polega życie. Na czym polegają marzenia i plany na przyszłość. Nie mam żadnych złudzeń, że na 200 osób będzie więcej niż jedna czy dwie osoby, które coś z tego wyniosą. Ale to już starczy. To już starczy. Tak jest skonstruowany świat, że na plecach 20%, 80% ludzi się wozi. Mają roszczeniowe dążenia dać. Więc zwróćcie uwagę i niech pan zwróci uwagę na strukturę teatru. W każdym teatrze jest 4-5 aktorów, którzy stanowią o poziomie teatru gwiazdy tak zwane. Chociaż nienawidzę słowo gwiazdy, no teraz gwiazdą jest każdy może być. Potem są epizodziści, a potem są statyści. I na plecach tej szóstki utrzymuje się teatr, Ateneum, dramatyczny, stary i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mam absolutnie poczucia, nie jestem politykiem, żeby porwać tłumy, czy mieć taką nadzieję, natomiast wiem, że zawsze 2-3 osoby coś z tego wyniosą. A przede wszystkim, proszę nie zapominać, że ja spotykam się z młodymi, także i po to, żeby samemu coś z tego wynieść. Ja nie mam takiej poczucia świętej powinności, żeby młodzież była lepsza. No. Ja chcę, żeby starość była lepsza, zwłaszcza moja. A ma szansę być jeszcze lepsza? Ale oczywiście, że tak. Przecież to się w ogóle do tej pory nic nie dzieje. To są... Życie każdego człowieka to są przymiarki do właściwego życia. Astrof mówi w Wujaszku Wani, że chciałby dwa razy żyć. Raz na brudno, a raz na czysto, prawda? No i wszystko może być lepiej, doskonalej, odpowiedzialniej.
Ale z drugiej strony, nie ma. To, co było gorsze, mniej odpowiedzialne, też jest fajne. Takie proste. Co, zrzutka? Pewnie. Wypuszczasz na ziemię lewy pakiet i frajer sam podnosi. Ważniejszy jest aranż. Co takiego? Aranż. Ty, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Przepraszam, jedzie pan w stronę strudy? Siadaj, siadaj. Znasz angielski? Nie. Szkoda, ja znam, ale słabo. A on jest Amerykaninem. Wynajął mnie, żebym go woził po Polsce. My name is Richard. Rysiek. Barbara. Wiesła. Basia. Co robisz? Uczysz się? Pracujesz? Pracuję na poczcie. You are very beautiful woman. Yes. Yes, yes.